Dzień dobry, witam panie i witam panów na bikeshow.cc. Witam was w kolejnym rowerowym vlogu. Mam nadzieję, że tych vlogów będzie częściej. Ostatnio był trochę szalony czas i mniej było nagrywania w trakcie jazdy, chociaż oczywiście odcinków nie brakowało, ponieważ mamy ich zapas i staram się je publikować z takim lekkim opóźnieniem, żeby był fajny ciąg fabularny, jeżeli chodzi o filmy. Widzieliście vlogi chociażby z Przechyby, widzieliście vlogi z naszej 400-kilometrowej gravelowej eskapady. Teraz wracamy do rowerowej codzienności, ponieważ będzie więcej testowania i więcej takich codziennych tematów, które myślę, że też bardzo was interesują. Ostatnie tygodnie były bardzo intensywne, nie tylko jeżeli chodzi o testy, ale też rozwijanie nowych pomysłów. Część z nich tam widzicie, tu widzicie, tam widzicie. Czyli ogólnie rzecz biorąc, drukowałem dużo, urządzałem sobie fajne miejsca do nagrywania w domu, przeprowadzałem się, co też pewnie widzicie, a poza wszystkim właśnie ogarniałem temat printów, czyli wybierałem swoje ulubione zdjęcia, które drukowałem na piance, wieszałem w różnych miejscach na ścianach i sprawdzałem, jak to wygląda, czy to jest fajne. Z prostego względu po prostu chciałbym dać wam też możliwość zamawiania zdjęć takich w formie właśnie do powieszenia na ścianie, w formie prezentowej, czy do urządzenia sobie fajnego rowerowego miejsca. Robię bardzo dużo zdjęć. Nie wiem, czy są dobre. Część z nich po prostu bardzo mi się podoba i mam wrażenie, że wam też się podoba, więc fajnie by było zrobić z tych zdjęć jakiś użytek i po prostu dać wam możliwość ich drukowania i zamawiania sobie. W związku z czym testuję, jak to wygląda na ścianach. Wkrótce będzie o tym temacie więcej, a my póki co idziemy na rower. Jak pewnie widzicie, dzisiaj idziemy trochę inaczej na rower, bo bierzemy Osmo Pocket, nie bierzemy GoPro. Dzisiaj nagrywamy z Osmo Pocket, ponieważ chciałem zobaczyć, jak się wraca do tego tematu i co wam się bardziej podoba, bo lubię eksperymenty, lubię też sprawdzać to, co wy lubicie i poznawać wasz punkt widzenia. Zobaczymy, czy bardziej wam się podobają vlogi z GoPro, czy bardziej wam się spodobają vlogi z Osmo Pocket. Więc lecimy na rower. Fura oczywiście bez zmian, treka znacie na razie. Pytacie się, co z loką, kiedy będzie loka, co będziemy robić z loką. Będziemy robić już w czerwcu, już uzgadniamy tak naprawdę kolejne szczegóły. Linia telefoniczna rozmiana do czerwoności, bo różne szczegóły roweru ustalamy, więc trek w czerwcu pójdzie do nowego nabywcy, a nowy rower wjedzie na jego miejsce. Dużo fajnych pomysłów się urodziło, więc zobaczycie, jak to będzie wyglądało. No cóż, co do printów. Jedno z moich ulubionych zdjęć. Zdjęcie z Tajwanu, zrobione oczywiście zupełnie przypadkiem, w bardzo, bardzo kolarskiej, fajnej kawiarni. To jest właśnie jeden z moich pomysłów na rzeczy, które będą wisiały na ścianie. Fajnie to jest zrobione. Ja też wolę zdjęcia w ramkach i takie stuprocentowo fotograficzne, prawda? Natomiast to jest fajna opcja, ponieważ jest to zdjęcie wydrukowane na piance, w związku z czym można je sobie od razu podkleić na ścianę. Fajna opcja do jakiegoś na przykład warsztatu, do biura albo do takiego miejsca, które powiedzmy sobie szczerze, nie jest galerią sztuki ani galerią fotografii, ale po prostu pozwala na to, aby zrobić sobie fajną taką rowerową miejscówę. Jak pewnie część z was wie, kiedyś używałem Osmo Pocket bardzo często na rowerze, ale na pewnym etapie mi przeszło, mi się znudziło. A wszystko z takiego prostego względu, zaczęła mnie wkurzać jakość audio. W zasadzie zaczął mnie wkurzać jeden mega duży problem związany z audio, a ten problem polega na tym, że w tym sprzęcie nie da się dobrze zasłonić mikrofonu. Nie wiem, czy teraz w ogóle cokolwiek słyszycie. Podejrzewam, że nie za wiele. Wszystko z takiego prostego względu, że mikrofony w Osmo Pocket są umieszczone w takim miejscu, w których nie da się w żaden skuteczny sposób zagąbkować, żeby to miało ręce i nogi. I po prostu jakość audio, która o ile jeszcze w pomieszczeniu daje radę, tak już niestety na rowerze, kiedy pojawia się pęd wiatru, jest po prostu do dupy. No i poza tym pozostają inne względy, takie jak chociażby to, że jest węższy punkt widzenia, więc jak na przykład sobie teraz jadę i do was gadam, to muszę dużo bardziej się starać z tym o to, żeby celować, niby jest rozpoznawanie trawy, twarzy, które śledzi mi twarz i to jest spoko, ale w praktyce widzicie, że co chwilę coś ucieka, podczas gdy GoPro po prostu trzymam kamerę, gadam do was. No mniej więcej jestem cały czas w kadrze, dźwięk jest dobry, dźwięk jest czysty, nie ma tak naprawdę problemu z zakłóceniami, które powoduje wiatr. Jest po prostu dużo łatwiej. Ja uważam, że właśnie we vlogach najważniejsza jest prostota i łatwość przekazu, żebym mógł nagrywać dużo i w prosty sposób, a tutaj jest to niestety trochę utrudnione. Z drugiej strony pozostają niewątpliwe plusy w postaci tego, że mamy bardziej filmowy obraz, jest większe rozmycie, bo jest większa głębia ostrości. Ale cóż, no sami powiecie po tym odcinku, co wolicie. Czy wolicie zostać przy GoPro, czy wolicie się bawić w takie klimaty.
żeby nie być gołosłownym, to macie na gorąco porównanie z GoPro, jak to wygląda. Szerszy kadr, stabilizacja myślę, że nie gorsza, tylko różnica jest taka, że tutaj mamy stabilizację cyfrową, w Osmo mamy normalną, fizyczną, bo mamy gimbala. Duża prostota, bo tak naprawdę totalnie się nie przejmuję tym, czy jestem w kadrze, bo wiem, że w nim jestem. I mamy dzisiaj mega wietrzny dzień, jedziemy około 30 na godzinę. No i widzicie, jak to wygląda. Wszystko słyszycie, nie ma z tym żadnego problemu, nie jest to dźwięk studyjny, ale wszystko jest zrozumiałe. Oczywiście wymagało to w cholerę grzebania w internecie, jeżeli chodzi o ustawienia mikrofonu i postprodukcji potem. Plus troszeczkę rozwiązań takich fizycznych, bym powiedział. No ale cóż, to jest właśnie jeden z powodów, dla których ostatnio zdecydowanie częściej używam GoPro. Podejrzewam, że dla wielu spośród Was różnica jest nawet gołym okiem widoczna, jeżeli chodzi o ujęcia, że mimo wszystko GoPro przy stabilizacji jest niezłe, bo nie pływa tak jak chociażby telefony. Natomiast mimo wszystko nie jest to taka stabilizacja fizyczna, jaka ma miejsce przy Osmo, więc pewnie pytanie sobie zadajecie często. Czemu w takim razie gościu nie wozi ze sobą obydwóch na rower? No i tu właśnie pojawia się clue do zrozumienia tak naprawdę tego, czemu Osmo ostatnio mnie się nie pojawia, bo po prostu nie ma to sensu. Czasami trzeba troszeczkę poświęcić pewne rzeczy pod kątem tego, żeby wycisnąć maksimum z tego, co jest zgodne z Waszą wizją, z pewnego rodzaju ograniczenia, jakim właśnie zużywanie jednego sprzętu do nagrywania vlogów, ale dzięki temu utrzymanie możliwości cieszenia się z jazdy. Bo to jest dla mnie klucz, słuchajcie, naprawdę z ogromną przyjemnością nagrywam dla Was te vlogi na rowerze i one mi w żaden sposób nie przeszkadzają w jeździe, w nie wiem, trenowaniu, no chociaż ja nie trenuję. Po prostu w jeżdżeniu sobie szybciej, wolniej, na dowolny dystans, dobrej zabawie z chłopakami. Po prostu mi to nie przeszkadza i to jest fajne w GoPro, że sobie wożę tą zabaweczkę, gadam do niej, produkuje się, robię ładne ujęcia, mam nadzieję. A przede wszystkim mi to w ogóle nie przeszkadza, dlatego Osmo używam do tego, jak kiedyś Wam mówiłem przy okazji materiału koła Evanlite'a. Wożę sobie ten sprzęt, jak mam nagrać jakieś bardziej statyczne ujęcia roweru czy konkretnej części, a przede wszystkim, gdzie nie są to ujęcia, w których ktoś ode mnie wymaga użycia dużego aparatu, kamery. Ale tymczasem dość o tych kamerach, zmieniamy klimaty i zaraz spotykamy się z redaktorem Marczyńskim i pogadamy sobie trochę o innych sprawach i będzie weselej na pewno. Jest i redaktor, hiszpański redaktor. Jankiewicz znowu mnie zajechał. Znowu. Już nie trenuję, bo... Wystarczyło 200 metrów. Ja umiem wyczekać, to jest czas znaleźć zawodowca na... No, dobry moment. Chyba go trenuje Tomasz Brzeski. Chyba tak. Mam Tomek uczy mnie, jak wiesz, jak wystrzelić. Dobrze. Rakietę. Ostatnie 100 metrów zawsze. Jak tam w ojczyźnie się kręci? Bardzo sympatycznie, pogoda się zrobiła. Więc można kręcić. Że coś inny rower masz w ogóle, widzę. Ostatnio miałeś czarny. Tak, teraz mam czerwony. On zmienia kolory pod wpływem temperatury. Od wiatru. Od wiatru. Szybciej jeździsz, jak to jest czerwony. Jak z wschodu, to jest czarny, jak z zachodu, to jest czerwony. Tak. Ale jak... w tym tygodniu ma przyjść nowa faza, więc będziemy ją testować. Będziemy zrobić bike porna. Będzie pomieszany kolor biały, czarny i czerwony. Będą tarcze? Będą. Bo wy już teraz na tarcze. Takie czasy przyszły. Dokładnie. No i cóż, no i dobrze, no powiedz, jak się jechało z Zacharem właśnie, bo to jeszcze ten już ludzie widzieli u Zachara, jeszcze u Ciebie nie, u nas nie widzieli w podróży. Bardzo dobrze, bardzo sympatyczny gość, przegadaliśmy całą drogę, lecieliśmy po zmiankach, bardzo ładnie to wszystko szło, także sprawnie przedarliśmy się przez to. Dobra jest to historia, wyprzedziliście o miesiąc połączenia lotniczego, chyba Ryanair dopiero od 1 lipca. Tak, dokładnie, także byliśmy pionierami.
Także udało nam się przedrzeć przez Europę w czasach zarazy. Jak w ogóle było na granicach? Spokojnie, nie? Spokojnie. Mieliśmy tylko jeden incydent we Francji, ściągali nas z autostrady, ale na granicach było... Czemu jeździsz w pedałkach MTB na 6? Dobra, panie Janku, czemu pan jeździ w pedałach MTB? Otóż, drodzy widzowie, bo tak jest mi wygodniej. No i widzisz, masz. Masz. Co ty tu masz? Pokaż, jakie tu masz zabawki. Bo ludzie co ciekawi są. Komputer masz, silnik, jak wszyscy kolarze, bidony z czymś niedozwolonym. No, norma. Muszę wymyć rower, to jest podstawa. Który jest w ogóle rocznik tego Ridleya? 2019. No to jest jeszcze zeszłoroczny. I ty masz tutaj na elektronice. To nie ma tam, nie są tam. Na elektryce, no. O ten, jak była na mechanicznych się troszeczkę zakłócało z silnikiem w tym tak. W ramie. Nie było dobrze. Teraz tematyka jest prosta. Redaktor Tomasz musi zostać wyposażony w sprzęt nagrywający. Telefonem się nie sprawdziło. Chociaż źle nie było. Teraz będzie vloger. Także bójcie się wszyscy. Bójcie się, bo feed nadciąga. Yeah! Yeah! Grube streamy będą. Yeah! No i finito na dzisiaj. Kończymy poniedziałkowy business lunch, 60 parę kilometrów w Niepołomice, czyli największa klasyka trochę jazdy przez puszczę. Co jest najzabawniejsze, to Tomek tak naprawdę też zrobił dzisiaj podobny dystans, tylko na odpowiednio innym tempie. Wbrew pozorom prosi, zwłaszcza w takim momencie sezonu, nie cisną po 150 km dziennie, tylko treningi robią zdecydowanie krótsze, ale bardziej intensywne, dokładnie według planu, który im po prostu rozpisze trener, czyli trochę podjazdów, trochę interwałów, w zależności od tego, co jest na danym etapie przygotowań do konkretnego wyścigu potrzebne. Wkrótce będzie oczywiście więcej od Tomka, tak jak widzieliście. To nie były tylko żarty ze sprzętem wideo, po prostu musimy wyposażyć Tomka w trochę lepszy sprzęt. Chce chłopak nagrywać, to myślę, że będzie to bardzo fajna, nowa perspektywa na naszym kanale. No to co? Nie będziemy dłużej tego przedłużać, bo pytań będzie na pewno milion, więc od razu lecimy z słynnym unboxingiem, czy jak to tam się nazywa. Czyli ogólnie pokażę wam, co to nowego przyszło. Koła! Pewnie większość z was się tego od razu domyślała. Evanlighty już znacie. Wkrótce będziemy testowali kolejne Evanlighty. Pokażemy wam, co więcej ta firma ma do pokazania. To jest ważne. Koła znowu pod tarczę. Koła oczywiście karbonowe, koła wyższe, bo 40 mm, ostatnio było 38 mm, teraz 40 mm, ale co jest tym wszystkim najważniejsze, koła jeszcze lżejsze, bo tym razem komplet, który testujemy, niecałe 1300 gramów, więc naprawdę zbijamy z wagą już do konkretnych poziomów jak na Road Plusa, bo oczywiście jak się domyślacie, te koła nie będą traktowane typowo szosowo.